Kamila Kubas, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w 2016 roku w parakajakarstwie oraz czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata i tym samym wywalczony paszport do Rio. Jak wyglądają w tej chwili przygotowania do tego wielkiego święta sportu? No ja wróciłam wczoraj z obozu. Dzisiaj przyjechałam po odbiór ciuchów olimpijskich, no i 6 już zaczynamy następny obóz, więc no ciągle intensywnie. Podobno również szkoliliście się, trenowaliście w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Jak tam wam się trenowało? Bardzo dobrze. Wałcz jest w ogóle jednym chyba z ośrodków, no, które chyba najbardziej mi przypasowały, przede wszystkim stołówka, gdzie to jest często, gęsto duży problem zawodników. I no, warunki ekstra. I basen, i siłownia, woda super. No, najważniejszy też tor, nie? Tor jest też bardzo fajny i ja osobiście ciągle chcę tam wracać. Bardzo miło nam to słyszeć. A czego życzyć mistrzyni na ten czas igrzysk? No myślę, że tego wymarzonego medalu, co każdy olimpijczyk o nim marzy. I obym z nim wróciła. Życzymy, żebyśmy byli bardzo wzruszeni tutaj wszystkim pracownikom Centralnego Ośrodka Sportu, ale wszystkim tym, którzy tutaj wierzą bardzo. We wrześniu będziemy trzymać kciuki, abyśmy usłyszeli hymn narodowy. No też bym chciała usłyszeć ten hymn, aczkolwiek tak postanowiłam sobie, że jadę tam nie walczyć z zawodnikami, z rywalkami, tylko chciałabym pokonać tam samą siebie. Zrobić ten życiowy czas, to co wytrenowałam przez ten okres intensywnych treningów, zrobić jeszcze coś więcej na olimpiadzie. Trzymamy kciuki. Dzięki serdecznie.